bohaterka dzisiejszego meczu, MVP zawodów po stronie polskiej, Karolina Kudłacz, 8 bramek. Chyba w nawet najpiękniejszych snach nie przewidywaliśmy, że 3 bramkami wygramy ze Szwedkami. Jeszcze możemy mieć poczucie niedosytu, że można było wygrać 5-6. No ale wielkie gratulacje za postawę w całym spotkaniu. No bardzo dziękuję. Oczywiście było więcej do ugrania. Choć przed meczem pewnie byśmy brały ten wynik w ciemno, zespół szwedzki, no światowa czołówka. Grałyśmy bardzo dobrze, troszkę może gdyby odważniej było, w końcu by było więcej. Nasz cel jednak został osiągnięty. Mamy 2 połówki, z każdą z tych chcemy wygrać. Mamy jeden mały punkcik, przed nami kolejne spotkanie w sobotę, no i tam musimy pozłożyć, grać również o zwycięstwo, bo tu nie ma nic skalkulować. 3 bramki jest to praktycznie jak żadna przewaga. Jak ci się grało na nowej, powiedzmy, starej pozycji, na prawym rozgraniu? Ja pamiętam, jak miałeś 16 lat, grałeś na tej pozycji w Gdańsku. To były dawne czasy w pierwszej połowie rewelacyjnie, bo slalom to był jak Reni Schneider, to najlepszych czasów między rywalkami. No nie będę ukrywać, że walczyłam strasznie przez te ostatnie 2 tygodnie, żeby przestawić się i zgubnie swój umysł, swoją grę zupełnie inną, bo tu się robi w zupełnie inną stronę wszystko. Wymęczyłam to z trenerami, z dziewczynami, bardzo mi naprawdę pomogły. Jestem z nich bardzo dumna i naprawdę one włożyły bardzo dużo w moją dzisiejszą grę, bo grały również ode mnie, że ja również te miejsca miałam do zdobywania bramek. Ja tak jak zawsze podkreślam, bramki to nie wszystko. Wygrałyśmy 3, dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa i z bardzo dobrymi nastrojami wracam do Polski, choć jeszcze nic nie wygrałyśmy. Co zmieniło się przez te 2 lata, bo z meczami, z Dunkami mamy takie wspomnienia, że fantastyczne 2 pierwsze połowy, zarówno w Elblągu, jak i potem w Randars, ale sił starczyło, czy tam umiejętności na 30 minut. Dzisiaj starczyło na pełną godzinę, choć zmęczenie było ogromne pod koniec spotkania. Rzeczywiście bardzo dużo rozmawiałyśmy, gdzie co nas różni od tej światowej czołówki, bo jesteśmy bardzo blisko, możemy wygrywać z najlepszymi, co pokazałyśmy już w ostatnich 2 latach. Głównym naszym celem było zminimalizowanie tych przestojów gry, gdzie tracimy w ciągu 5 minut 3-4 bramki i schodzi z nas powietrze, nie potrafimy wrócić z powrotem do naszej gry. To nam się dzisiaj super udało, bo każdy zespół ma słabsze momenty w każdym spotkaniu i to nawet kto będzie mądrzejszy i to panuje, wygrywa. Dzisiaj zaczynamy nową erę, mam nadzieję, zmieniło się bardzo dużo, atmosfera od bardzo dawna nie była tak wspaniała jak na tym zgrupowaniu. Naprawdę jestem dumna, mam gęsią skórkę, jeśli o tym mówię i to nie chodzi tylko o wynik dzisiejszego spotkania, ale o to, jaki postęp zrobiła nasza drużyna. Już chyba kibiców nie trzeba zapraszać nawet na mecz w Elblągu, bilety sprzedają się świetnie, no ale potrzebujecie ogromnej pomocy w sobotę także ze strony tego 8 zawodnika, czyli trybun hali w Elblągu. No oczywiście zawsze liczymy na każdego z kibiców, każdy jest bardzo ważny. Mecz w sobotę będzie niezmiernie ważny i sił na pewno będzie nas ogromnie kosztował, dlatego każdy człowiek wydaje nam jakiś procent energii i liczymy na kibiców z Elblągu, którzy zawsze nas świetnie dopingowali i mamy dobre wspomnienia z tego miasta, także naprawdę zapraszam. Już dziękujemy i prosimy o więcej. Dzięki. Wszystkiego najlepszego. Dzięki.